Nie pysznić się i nie wynosić ponad drugiego, bo ten człowiek obok to mój brat, moja siostra. Ktoś może mieć niewiele, a ceni się ogromnie, do najniższych posług się nie schyli, przyjmuje Jezusa do serca, modli się, widzi wszystkich wokół, a siebie nie widzi, bo pycha mu na to nie pozwala. Ktoś może nawet spełniać dobre uczynki, na przykład pracując w szpitalu, pomagając chorym, cierpiącym, biednym i ogromnie się również z tego pysznić. Taki potrzebuje przykładu pokory i miłości. Każdy ma dość pychy, z którą trzeba walczyć, bo ta walka jest lekarstwem. Im więcej miłości, tym mniej pychy i im mniej pychy, tym więcej miłości. Nie ma zranionej miłości, jest tylko zraniona pycha. Obrażają się tylko egoiści. Obrażanie się, gniew, upokarzanie innych, bunt, nieposłuszeństwo to wszystko płynie z pychy. Krytykowanie drugiego to też pomoc dla rozwoju własnej pychy. Gdy ktoś atakuje kogoś, mając rację czy nie mając jej to też jest pycha. Obraża się tylko pycha, i zawsze winien jest ten, który się obraża. Pytać się trzeba, dlaczego mam do kogoś żal, dlaczego kogoś osądzam i czuję niechęć, i dojdę do wniosku, że te wszystkie przykrości zadrasnęły moją pychę. I dlatego mam z nią walczyć, a nie z ludźmi. A z pychą należy walczyć miłością, gdyż w miłości znajdzie się pokorę. Jeśli tej walki się nie podejmie, pycha i złość zamknie człowieka w sobie i cierpi on jeszcze bardziej i dłużej. W miłości pycha się spala, co jest zawsze bolesne, ale ten ból przemienia się w radość. W miłości człowiek uczy się pokory, a przez nią pycha się umniejsza. By człowiek nie był pyszny, to trzeba stać się jak dziecko i bezgranicznie ufać Bogu, tak jak dziecko ufa kochającym rodzicom. Człowiek pyszny nie chce się stać dzieckiem, bo jest ślepy w swym mniemaniu o sobie, a tak naprawdę wszystko zawdzięcza Bogu, a nie sobie. Pycha to wszystkie grzechy razem wzięte. Ktoś coś raz zrobi, ale żałuje i nawraca się. A pyszny nie ma umiaru, czuje się bezkarny i dalej pomnaża zło, żyjąc w grzechu. Pycha nie umie ustąpić, nie umie też nie szukać swego, czy pozwolić komuś zadecydować. Gdy ktoś mówi o dumie czy ambicji, to też pycha. Wielu w sobie pychę pielęgnuje, objawia się to w braku przebaczenia, niechęci do innych, obojętności wobec innych. A to zamyka ludzkie serce na prawdziwą miłość. Bardziej wtedy wzrasta złość i nienawiść. Ci, co w swej pysze są skłóceni z innymi, sami do tego doprowadzili. Rozwiązywanie małżeńskich problemów bez Boga to też pycha, bo liczą sami na siebie. Przeklinanie, złożeczenie, osądy, tak jakby samemu się było Bogiem dla innych, to też pycha. Ludzie często szukają okazji do tego, by postąpić tak, jak nie trzeba postępować. To też pycha. Wszelkie ludzkie przechwałki też mają swoje źródło w pysze. Im więcej pychy, tym większe upokorzenia dla innych i tym większych upokorzeń dozna pyszałek. Gdy człowiek całe swe serce umieścił w człowieku, musi się zawieść ale to nie jest do przyjęcia osobom pysznym i zarozumiałym, tym, co chcą być jedynie kochane. Gdy tego nie otrzymują, oskarżają i osądzają wszystkich. Jeśli widzi się pychę, nie należy samemu unosić się pychą. Lepiej w modlitwie oddać tego człowieka Bogu, a do każdego człowieka prowadzi droga miłości i pokory. Pyszałków należy się obawiać, ale ich nie unikać. Dać im przykład pokory i stanowczości, lecz nie sprzeczać się czy kłócić się z nimi. Przez pychę człowiek jest powodem własnego cierpienia, bo chce być panem samego siebie i panem dla innych. Przy jakichkolwiek przykrych słowach najbardziej zraniona jest pycha. One też robią najlepszą robotę, w cudzysłowie. Ale temu co mówi nie przysparzają pokory. Cierpi się, bo została urażona pycha. Wtedy z tym bólem nikt nie chce się zgodzić. Ile wtedy krzyku, słów, łez? Nie potrafi się przebaczyć, choćby ktoś mówił, że w Boga wierz. Gdy urazi się pychę, ile wtedy słów wypowiada się na własną obronę? Ileż zarzucano Jezusowi Chrystusowi? On się nie bronił, nie zmieniał stylu życia, nie przestawał nawracać, pomagać i dalej uczył kochać Boga, dając przykład. Duma, honor, na nic się zdały Jezusowi, gdy zgodził się, jak baranek, na najbardziej haniebną śmierć z rąk religijnych ludzi.